Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu nową galerię internetową, autorską galerię internetową mojej córeczki. Córeczka ma na imię Paulina i ma 7 lat. Ponieważ chodzi na lekcje rysunku, postanowiliśmy stworzyć dla niej autorską galerię, w której można na przykład zakupić obrazek w wysokiej rozdzielczości. Powiedzmy, że takie kotki nam się podobają. I tutaj jest dowolność, czyli możemy zapłacić 2 zł, a możemy zapłacić 8, tak? Czyli jakby kupimy 4 razy. Gdy przejdziemy do koszyka, dodamy sobie do koszyka, tak? Dodaliśmy do koszyka i zobaczymy taki koszyk, to widać, że podsuma to jest 8 zł, dlatego że no, zwiększyliśmy ilość, którą przekażemy, może zarobić Paulinka, czy na lekcję rysunku, lub przeznaczyć na jakiś dowolny cel, na przykład dla jakiejś świetlicy lub coś podobnego. Chciałem, także tutaj jakby jest to w zasadzie zwyczajna galeria, natomiast chcę powiedzieć o 2 rzeczach i je wyjaśnić. Po pierwsze, mamy tutaj akceptację plików cookie i wiele osób pyta, co to są te pliki cookie, bo i po co mamy je akceptować. Otóż działa to tak, że przeglądarka na serwerze umieszcza mały plik z datą przydatności do używania. Czyli w momencie, gdy ja na przykład dodam do koszyka jednego robota, to ta informacja trafia na serwer, co ja mam w tym koszyku. Czyli jak chcę zobaczyć koszyk, to ta informacja jest pobierana i ona ma czas życia, na przykład godzinę. Jeżeli w ciągu godziny zapomnę o tej stronie i wejdę na nią jeszcze raz, no to niestety koszyk nam zniknie. I tylko i wyłącznie do tego używamy plików cookie, do niczego więcej. I jakby chciałem tylko wytłumaczyć zasadę, po co to jest, żeby każdy czuł się tutaj bezpieczny, wiedział, że wszystko jest jak najbardziej prawidłowe i profesjonalne. Także możemy śmiało zaakceptować pliki cookie. Pozwólcie Państwo, że wrócę na chwilę na stronę główną i chcę pokazać następującą rzecz. Autoportret Pauliny nie jest na sprzedaż w wysokiej rozdzielczości, ale proszę się nie niepokoić, możemy kliknąć sobie Save, Downloads, tak? Nie zabezpieczamy po prostu tych wszystkich prac przed jakimś tutaj kimkolwiek innym i możemy sobie spróbować, jakby to wyglądało wydrukowane, powiększyć i taki obrazek uzyskamy, prawda? Czyli jakby całkowicie za darmo można sobie wydrukować zdjęcie, tylko że ono, ten rysunek, tylko on nie będzie tak dokładny i precyzyjny, żeby go na przykład powiesić na dużej, w dużym formacie wydrukować w drukarni, tak? Więc to od razu powiem, ale jak widzicie Państwo, staramy się być jak najbardziej gościnni. Chcemy Was w tej galerii po prostu ugościć, żebyście nas odwiedzali. Nie chcemy Wam wysłać żadnych newsletterów. Nie chcemy, żeby na przykład kotki albo księżniczka pojawiały się wszędzie, na jakimkolwiek serwisie jesteśmy. I tutaj taka uwaga, że nowe Safari ma opcję śledzenia trackerów, czy tak zwanych trackerów, czyli to, co powoduje, że jak oglądniemy sobie jakiś obrazek, to by się nam pojawiał wszędzie, chciany lub niechciany, to my takich trackerów w ogóle nie stosujemy. Czyli po prostu odwiedzacie nas Państwo z ciekawości, a co nowego Paulina ma w galerii i można, jeżeli ktoś jest zainteresowany, sobie to kupić lub po prostu, tak jak pokazałem przed chwilą, wydrukować w niższej rozdzielczości. No, taki model, nazwijmy to biznesowy, został tutaj przyjęty. Oczywiście zapraszam do odkrywania smaczków, takich jak na przykład Dark Mode, kiedy w nocy możemy sobie ładnie oglądać tą stronę. Na koniec chciałbym pokazać, że oczywiście każdy z Państwa może się z nami kontaktować, gdyby pojawiła się jakaś sugestia, pomysł. Na przykład ja spróbuję to zrobić. Piotr Sowa. To moje imię, mój e-mail isowa.io i w treści wiadomości
Na przykład możemy wpisać dziękuję za uwagę z uśmieszkiem i wystawić tą wiadomość. Jeżeli zostawią nam Państwo taką wiadomość, to postaramy się odpowiedzieć i zastosować każdą informację, czyli tutaj dostajemy podsumowanie, co napisaliśmy, i tym miłym akcentem chciałbym zakończyć tą krótką prezentację. Tak jak mówiłem, zapraszam Państwa na idraft.io. Wszyscy tutaj są gośćmi i są mile widziani. Mam nadzieję, że poczujecie się jak w prawdziwej galerii. Dziękuję bardzo.